witajcie ponownie na kanale Margo Vlog. Ja witam Was ponownie w moim nowym centrum dowodzenia, które już widzieliście kilka razy. Z moją pokładową sową Olą. Taki żarcik na początek, ale że wracamy do tematów bardziej poważnych, czyli do otwierania pudełek i przesyłek i do oglądania rzeczy, które w środku się znajdują. Słuchajcie, postanowiłam popełnić prenumeratę takiego beauty box, takiego pudełeczka, które przesyła się co 2 miesiące, co 3 miesiące, czasem co miesiąc. Przeglądałam różne propozycje na rynku i najpierw może powiem, dlaczego zdecydowałam się na coś takiego. Dlatego troszkę, że jestem leniwa, dlatego również, że troszkę nie wiem, jakie kosmetyki mam sobie kupić. Niektóre kosmetyki wydają się być zbyt drogie. Nie bardzo umiem dobrać coś do siebie. To jest po pierwsze. Z drugiej strony bardzo lubię produkty małe. Nie lubię produktów dużych, lubię produkty małe i chciałabym wypróbowywać dużo nowości. Dlatego oglądałam te beauty boxy przeróżne w internecie i wybrałam sobie pudełeczko ze strony, która nazywa się Luxury Box. To jest strona niemiecka, być może jest też w innych językach. I to jest, słuchajcie, prenumerata roczna. Ja wykupiłam prenumeratę roczną, ponieważ jest ona tańsza o 40 euro. Kupiłam, w tej prenumeracie znajdują się 4 pudełeczka, które będę dostawała co 3 miesiące. Cena tego pudełeczka to jest 50 euro, jeśli zamawiamy co miesiąc. Natomiast w pudełeczku, jeśli zamówiłam prenumeratę, w prenumeracie jest tańsze o 40 euro. Czyli teoretycznie mam jedno pudełeczko prawie za darmo. Bardzo jestem ciekawa co jest w środku, ponieważ te nowości co prawda są zapowiadane i można pudełeczko następne sobie obejrzeć, ale jak się okazało, kiedy czytałam różne strony i opisy różnych konsumentek, to okazało się, że nie każde pudełeczko jest takie same. Jestem ciekawa co jest w środku i zapraszam do otwierania pudełka, czyli open the box. Uzbroiłam się już w nożyczki, ale tutaj jest taki wichajter do ciągnięcia. Może uda się otworzyć. Bardzo jestem ciekawa, coś. Bardzo jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nie zawiodę się. Więc coś w środku pokazuję. Tak wygląda pudełeczko. Tu jest zabezpieczenie. Aha, to co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, prenumeratę można zakończyć do 10 miesiąca każdego roku. Czyli ja mogę moją roczną prenumeratę zakończyć, zrezygnować z niej do października. Jeśli tego nie zrobię, ona będzie automatycznie na kolejny rok przedłużona. Pudełeczko jest piękne, zobaczcie. Bardzo ładne. Otworzymy. Słuchajcie, to jest moje pierwsze takie pudełeczko. Jestem bardzo podekscytowana. Otwieramy. Ha! Nie chcę się otworzyć. Nie chcę do mnie przyjść. Zapakowane ślicznie. Delikatnie otworzone, żeby nie popsuć. I cóż ukazuje się naszym oczom? Otóż coś takiego. Tutaj jest karteczka, na której jest napisane, że to pudełeczko zostało złożone i przygotowane przez panią, która nazywa się Marita. Bardzo mi miło poznać Cię, Marita. Tutaj 10. Tutaj mamy książeczkę, w której, jak już widzę, poczekajcie, otworzymy może na takiej stronie. Jak widzę, są opisane produkty, przeróżne produkty i jest ich, z tego co się orientuje, 10. Pozwólcie, że odrobinę wyjmę tego czarnego materiału, żeby pokazać Wam, co znajduje się w środku. Może teraz będzie można zobaczyć.
To wiecie, otwieracie ze mną to pudełko. Ja nie otwierałam go wcześniej. Dobrze. Pierwszy produkt. Pierwszy produkt. Flora und Imare Maritime Premium Cosmetics Hydro Serum. Naszym oczom ukazuje się Hydro Serum. Mam nadzieję, że widać. Mam bardzo złe światło. Produkt zawiera 30 ml. Myślę, że będą testy i będziemy korzystać właśnie z tej książeczki, żeby coś dowiedzieć się na temat tych produktów. Gesichtspflege, czyli pielęgnacja skóry. Physiogel Hypoallergic. Krem na dzień z filtrem 20 do skóry delikatnej i suchej i skłonnej do zaczerwień. Ja potem zrobię zdjęcia i umieszczę je też może przed tym filmem albo po tym filmie, żebyście mogli zobaczyć. I kolejny produkt, słuchajcie. Kiss Proof Lip Cream. Bella Pierre Cosmetic. Czy mamy tu jakiś numer? Słuchajcie, żebym przeczytała dobrze. Wydaje mi się, że jest to pomadka, taka w płynie. Kolejny produkt. Puszku, trzeci produkt. Teraz produkt. Czwarty. Volume XL Wonder Waterproof Mascara. Tawana. Tawana jest firma. Kolejny produkt to Soft Focus Pore Perfect HD Matte Hydro Pore produkt. Tak to wygląda. Pozwólcie, że otworzę. Ach, jest zamknięty. Więc otworzymy. O ile się zorientowałam, wydaje mi się, że jest to baza pod podkład. Nie znam w ogóle tych firm. Jak już mówiłam, do tego zdecydowałam się na kosmetyki, których nie znam, żeby coś fajnego, nowego wypróbować. Award Winning Beauty Pacific Cream Paradox Anti-Age Chillen Pro... Mój angielski. Day Cream. Krem na dzień. Anti-aging. Mój angielski jest bardzo kiepski. Pojemność 40 ml. I szukam. To już wszystko. Wydawało mi się, że... Pozwólcie, że sprawdzę. Zawartość. Jeden produkt, drugi produkt. Trzeci, czwarty, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów jest. Powinno być 10, więc nie wiem, jak to powinno być, kochani. Muszę dobrze się temu przyjrzeć, czy powinno być 10 produktów. Naprawdę nie wiem. Ten produkt jest. Ten również. Tutaj natomiast, słuchajcie, mam tylko jeden produkt z tego. Nie wiem teraz, czy powinien być jeden produkt w tym pudełku, czy powinny być trzy. Bo wygląda na to, że powinny być trzy. Ten produkt jest. To też ta pomadka, ten błyszczyk. Serum do oczu, czy mascara do oczu. I to by było wszystko, słuchajcie. Na razie. Ja będę dalej czytać. Zagłębiać się w to. I zobaczę, zadzwonię i zobaczę, czy w moim... Zapytam, czy w moim opakowaniu powinny być dwa produkty z tej firmy. Tu mam napisane, że 10. Że 10. Więc zadzwonię do firmy i dowiem się. Kochani, to wszystko. Mam nadzieję, że jednak Wam się spodobało to pierwsze otwieranie tego pudełeczka. Zapraszam na testy kosmetyków i na moją opinię o nich. Zaglądajcie do mnie, subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Jeśli Wam się nie podobało, nie róbcie nic. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Życzę Wam przyjemnego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi. Zajrzyjcie czasem do Margo. Do zobaczenia. Pa, pa.